Czy jest pan fanem sportu? Bo tutaj mam pytania od widzów, chcą poznać pana Janusza bliżej. Uprawiałem sport, no teraz to już raczej ciężej, ale... Wiemy, że brycz, tak? No, brycz, szachy, trochę mierzy w warcaby grywam, w bilard grywam, w go grywam, no, w kilka różnych gier umysłowych jeszcze. Grywam w ping-ponga, no w tenisa już w tej chwili nie mogę, bo niestety kolana już nie te. Mhm. Już nie te. Grałem nawet w drugiej lidze w koszykówkę. Grałem w czysto amatorskiej drużynie Uniwersytetu Warszawy, byśmy weszli do drugiej ligi. Na jeden sezon byśmy wylecieli, bo amatorzy czystej krwi byliśmy. W piłkę nożną grałem jeszcze w Czarnych Mokotów, ale to... Zresztą z Solem grałem. Z kim? Z Solem, tylko on mnie wygryzł z bramki. Ja lubiłem grać na bramce, wychodziłem daleko z bramki, on stał na linii bramkowej, ale świetnie miał parady, naprawdę. I obronę karnych to on był absolutnym geniuszem. Ja nie, byłem znacznie gorszy w tym, natomiast ja grałem w polu, grałem o wiele lepiej od niego. Ale w wyniku tarć on został bramkarzem, a ja musiałem grać na obronie. A teraz ogląda pan piłkę nożną? Czasami, raczej rzadko, ale jak są jakieś ważne zawody, to tak. Ulubiony klub piłkarski? O, nie będę mówił, bo się obrażą na mnie kibice. A, no tak, okej. A piłkarz ulubiony, może pan powiedzieć, czy nie? Nie będę mówił. Ulubiona kuchnia Janusza Korwin-Mikke? A wie pan, że mam bardzo, bardzo różnorodny. Lubię i włoską kuchnię, ale nie wszystko. Lubię chińską kuchnię. Co z włoskiej kuchni pan lubi? Albo czego nie lubi? Z włoskiej kuchni? No na przykład spaghetti alla carbonara lubię. Bolognese raczej nie, alla carbonara lubię różne makarony. Ale olio al dente na przykład też jest bardzo, bardzo dobre. Bardzo proste. Sam kiedyś zrobiłem tak, nie miałem co tam pod ręką, wziąłem sobie makaron, akurat jakiś był taki. Miałem jakiś szwajcarski ser, wziąłem do tego czosnek, oliwę. Było to pyszne, nigdy nie udało mi się powtórzyć tego smaku, ale było to pyszne, bardzo proste, proste potrawy. Bo włoska kuchnia bazuje na prostocie, tylko i na świeżości tych produktów, prawda? Tak, także to jest to, prawda? Chińskie potrawy też umiem przyrządzać rozmaite. Gotuje pan sam też często? Znaczy ja raczej smażę, ale na przykład przygotowanie huay kuo zhou w chińsku z ryżem, prawda? Z selerem. Selera nienawidzę, sporem. Aha, okay. To potrafię zrobić. Także. A kuchnia polska? Schabowy bardzo lubię. Z kapustą i ziemniakami? Tak, teraz rzadko jadam ziemniaki, bo muszę tutaj dbać. Aha. O, że tak powiem, brzuszek, żeby mi się nie przeciążał, ale uwielbiam. Zresztą nie tylko to. Z polskiej kuchni jest wiele dobrych rzeczy w polskiej kuchni. Francuskie są dobre rzeczy, lubię. Lubię przecież krewetki, lubię. O, też uwielbiam. Krewetki, także oczywiście dobrze na ostro przyprawione. A to również francuskiej czy włoskiej. No, oczywiście co do angielskiej kuchni, no to wie pan, no, jest, tam nie ma za bardzo szału. Żeby... No, przyczyną, dla której Anglicy podbili cały świat, to była angielska kuchnia, angielskie kobiety. Woleli uciekać za granicę, byle nie siedzieć, byle nie siedzieć u siebie w kraju. Fish and chips, tak? Tak. No to różne tam rzeczy. Nie, no, najgorszą rzeczą, jaka jest w angielskiej kuchni, to angielskie śniadanie, do którego dają taką angielską, nie na ślepok, daje się jeść, ale taką kiełbaskę angielską. Aha. English sausage, to jest jakieś wyjątkowe świństwo. Nieraz jak Państwo jedzą, dodają śniadanie po angielsku, to już jedzcie tę fasolkę, jedzcie tam wszystko, jajka sadzone na bejkonie, wszystko angielskie, nie dykajcie tej kiełbaski, bo to jest absolutnie jakieś... Nie wiadomo, jaki jest skład jej do końca. Też. Nie wiadomo, ale wygląda bardzo obrzydliwie i smakuje tak samo. Prywatne marzenie Janusza Korwin-Mikke w najbliższym czasie do zrealizowania. Kiedyś, za czasów, kiedy Polską rządził towarzysz Gomułka, a ten. To Pan Bóg wezwał do siebie Gomułkę, towarzysza Chruszczowa, towarzysza Honeckera z NRD, prawda? I mówił, że on by chciał, żeby jakiś pokój i cisza, ale oni są tacy, prawda? Nie chcemy, więc Pan Bóg powiedział: dobrze, to ja wam zrealizuję po jednym życzeniu. No i zaczęli od Niemca. Niemiec pomyślał,
Ja mam jedno życzenie. Żeby diabli wzięli wszystkich Rosjan. Pan Bóg za ręce. No synu, no takie życzenie. No ale trudno, obiecałem, będzie zrealizowane. Na co Rosjani? Tak? To ja sobie życzę, żeby diabli wzięli wszystkich Niemców. Pan Łódko ręce załamał. Mówi, a ty synu? Łukasz pytał, Panie Boże, czy ty naprawdę spełniasz to życzenie? Spełni. No to ja poproszę kawę z mlekiem. A proszę mi powiedzieć, polityczne jakieś marzenie ma pan największe? Chciałby pan prezydentem zostać nadal? Nie, no dyktatorem, jeżeli już. Dyktatorem. Jeżeli już, no co prezydent może tam specjalnie? No tak. Natomiast... A nie jest tak, że Lech Kaczyński jest teraz trochę dyktatorem? Można taką tezę wysnuć? Po śmierci raczej nie, ale... Przepraszam, Jarosław. Tak, natomiast Jarosław, czy on jest dyktatorem? No, gdyby on był rzeczywiście dyktatorem, gdyby Jarosław Kaczyński był dyktatorem, to ja bym się na niego nie wściekał, ja bym mu pogratulował i poszedłbym przekonywał dyktatora, co trzeba robić dla ten. Nie byłbym wcale na niego zły, byłbym jego sojusznikiem. Ale on nie jest dyktatorem. On musi walczyć o władzę. I żeby walczyć o władzę, musi przekupywać ludzi, musi kłamać, oszukiwać i tak dalej. No to niestety przekracza. Ja bym chciał, żeby on był dyktatorem. Naprawdę. Mhm. Żeby już nie musiał kłamać, oszukiwać, robić żadnych wyborów, tylko po prostu, żeby wziął na siebie odpowiedzialność. Bo teraz on mówi tak, no rzeczywiście lud tak głosował, prawda, więc lud tak chce, więc ja tak robię. Nie? A gdyby on musiał wziąć odpowiedzialność na siebie, to by rządził inaczej. Szukałby porady młodych ludzi, prawda, by wiedział sobie. Tak to on sam wie lepiej. Nie? I to jest właśnie problem tej demokracji. Gdyby w Polsce była dyktatura, właśnie dlatego Rosja jest lepsza od Polski, lepiej się rozwija, bo tam jest mniej demokracji. Prawda? To nie ma dyktatury oczywiście, ale ta demokracja jest znacznie ograniczona. No, jakichś wariatów się nie dopuszcza do wyborów. Tam można głosować na pana Dziuganowa, komunistę, czy na pana Żyrinowskiego, który tam nazywa się liberalnym demokratą, a nie liberał, ani demokrata, prawda? Ale ja go lubię, on jest taki antystalinistą zawziętym. On jest nienawidzi Stalina i zwalcza, prawda? W odróżnieniu od Dziuganowa, który odwrotnie. Ale jeszcze taka propos. Mhm. Mało kto pamięta, ale lat temu, chyba z 8 czy 10, jak były wybory na prezydenta Rosji, startowało 4 facetów. I wszyscy pamiętają, owszem, był tam Putin czy Miedwiediew, akurat to nie pamiętam, bo oni się wymieniają w tej roli. Był towarzysz Genady Dziuganow, był pan Włodzimierz Żyrinowski i był 4 jegomość. I facet się nazywał Iwanow i nikt w Polsce nie wie, kto to był. Ten facet, żeby startować w wyborach, musiał zebrać 2 miliony podpisów. I zebrał. W wyborach dostał 1 000 000 głosów. Kto to był? Otóż, proszę Państwa, Państwo nie wiecie. Był to wielki mistrz wielkiej loży masońskiej Rosji. Dzięki masonom uzbierał te podpisy. Pewnym tajnym służbom uzbierał te podpisy, bo tam tajne służby przyjęły masonerią. I oczywiście był to pierwszy przypadek w dziejach masonerii, że wielki mistrz startował po demokratycznych wyborach. To się skończyło, prawda, jak widać. Ale o tym to nie było tajne. W gazetach pisano o tym, że to jest wielkiej loży. Tak, no, startował w wyborach demokratycznych. Już nawet masoneria schodzi na psy. A teraz zapytam jeszcze, bo mi takie pytanie naszło. Czy zapomniał pan kiedyś powiedzieć tfu przed demokracją, czy nie? Czasami zapominam, tak. Czasami ślini mi zabraknie albo coś. No. I co, potem żałuje pan, czy nie? Żałuję, tak, oczywiście. Tfu przed demokracją, przed tfu gejem. Aha. Jeszcze tak czasami tam spływam, jak do tego wyjdzie. Tak, bo jak piszę, no to piszę, wygwiazdkowuję to, prawda, żeby to obrzydliwe słowo wygwiazdkowanie. Ludzie często podejrzewają, że ja mówię słowo dupokracja. Nie, nieprawda. Dupa to jest piękne słowo. Złem jest władza motłochu, prawda? To jest zło tam. Dupa to. Dupa nikomu nie przeszkadza. Władza motłochu jest czymś strasznym. Ja panu powiem, jak na przykład teraz jest wielki wrzask na pedofilów. Przecież to jest straszne. Czego ten lud wymyśla? Na przykład jak powiedziałem, że z dwojga złego wolę, żeby mi ktoś poklepał córkę po pupie, niż poznać ją na lekcję wychowania seksualnego, był wielki wrzask, że popieram pedofilię. Ale przecież to jest coś strasznego. Ludzie zażądali, chyba to przeszło w Sejmie, że karą za pedofila ma być 30 lat. Przecież to oznacza,
że jeżeli ten pedofil tam coś zrobi złego z chłopcem, tak, to jemu się opłaca go zabić. Bo jeżeli on żyje, no to jest świadek i może go wskazać. A tak lepiej zabić tego chłopca? A jak go zabije, to ma góle 25. Aha. Jako pedofil ma 30. Jest 5 do przodu wtedy. Jest 5 lat do przodu. I znacznie mniejsze szanse, że wpadnie. Więc to trzeba być idiotą. Ale większość ludzi się tego domaga. Bo większość ludzi jest, jak wiadomo, głupia. Mhm. A nie sądził pan, żeby dojść jakoś, nie starał się pan dojść do władzy właśnie, żeby trochę udawać przemówić? Głupka. Właśnie, udawać żeby przemówić do tego, no do tego ogółu społeczeństwa. Udawać głupiego. Bardzo wielu polityków to robi i świetnie udaje. A nie przeszło panu przez myśl, żeby tak spróbować? No, już teraz nikt mi nie uwierzy, no chyba, że na starość głupieje zupełnie. To osiągnę jakieś sukcesy w tych wyborach. Ale z tym jeszcze chciałem wrócić do tego pedofila, bo pan powiedział, że wolałby pan, żeby pedofil klepnął córkę po pupie niż co? Niż posłać ją na lekcję wychowania seksualnego. Właśnie, bo to właśnie wychowanie seksualne zabija ten zabija instynkt taki, który... Tak, erotyczny, bo... To, co się poznaje przecież pierwszy raz z dziewczyną i tak dalej. Oczywiście, tak. Zabija zupełnie. Natomiast tutaj, wie pani, jak dziecko, no moja córka ma teraz 8 lat, tak? To szczerze mówiąc, jest wszystko jedno, czy poklepa po pupie, czy po ramieniu. Na niej to nie ma żadnego erotycznego... No, dziękuję. A ten pedofil zadowolony z siebie, poklepa po pupie. Nic się takiego strasznego od tego. A pan chciał powiedzieć, że przez to nie stanie się krzywda temu dziecku, że on ją tam poklepie, bo ono nie czuje tego dźwięku seksualnego tam, tak? Nie, prawda, mój Boże. Natomiast lekcje wychowania seksualnego, bo strasznie jak widzę, takie ropuchy, które chodzą po szkołach, prawda? Takie baby, których już nikt nie tknął, nie tknął nawet kijem przez ostatnie 10 lat. I te ropuchy czerpią zadowolenie seksualne, jak widzą, jak się rumienią te dziewczynki, one uczą nakładać prezerwatywy na banana. One się pastwią nad tymi dziećmi, tak? Tak, i one czerpią satysfakcję seksualną, prawda? Z tego, że to normalna pedofilia to w najgorszym rodzaju się demoralizuje te dzieci. To jest coś potwornego. Ja bym to nie wiem, co ja bym z tymi ludźmi, ale na pewno bym pasem to prał i przegonił. To kiedyś chyba, nie pamiętam kto to powiedział, że czy nie Michalkiewicz albo ktoś, że jednak jak się patrzy na dzisiejsze feministki, tak sobie myśli, że ten jednak palenie czarownic to jednak nie był taki zły obyczaj. Że można by wrócić do tego jeszcze z feministkami. Znowu będzie wrzask. Będzie wrzask. Ale myśli pan, że ten nurt kiedyś wygaśnie, umrze, czy on się będzie cały czas piął w górę? Nie, na szczęście feministki się nie rozmnażają, bo mają mało dzieci. Raczej nie mają facetów. Od normalnych kobiet, także to jest taka przejściowa zaraza, potem to znika. No przecież widać, prawda, jak w tej chwili wygrywa wybory właśnie PiS, dlatego że kobiety, które głosują na PiS, jakie by nie były, prawda, czy na Brauna, czy tego, jednak mają dzieci. Ja mam przecież 8 dzieci, prawda, i tak dalej. Natomiast lewica, jak ma jedno dziecko, to uważa, że to już ma mało jedno za dużo, bo jest tylko kłopot. No, także moja przewaga nad panem Urbanem polega na tym, że on ma, zdaje się, jedno dziecko czy dwoje. Ja mam 8, prawda, więc w przyszłym pokoleniu moje będzie na wierzchu, ma 12 wnuków, prawda, i tak dalej. Także no oczywiście jest pewne zagrożenie. Dlatego chcą pod przymusem posyłać dzieci do państwowych szkół, gdzie uczą tego genderu, etc. Dlaczego? Była taka demonstracja rodzinna w Berlinie 2 lata temu czy 3, a po drugiej stronie szła demonstracja tych różnych takich dziwadeł poprzebieranych, prawda, tam coś tam, i oni szydzili, a wasze dzieci będą takie same jak my. Mhm. Oni chcą je wziąć do szkół i wyrobić, dlatego właśnie matki muszą wrócić do domów i matki muszą zająć się dziećmi, żeby wyrywać się z ogni szkoły, żeby to nie szkoła wychowywała, tylko rodzice. Mhm. A czy pana dzieci podzielają pana poglądy polityczne? W większości tak. No, tam jedna córka to tak chyba troszkę bardziej pisowsko. Pisowsko? Świętego, ale reszta normalni ludzie. I jak pan sobie z tym radzi, że ona jest zapisem? Co mi się radzi? No jeden głos mniej mam, no co robić. Przecież nie. Ale kłócicie się z tego powodu? Nie. Dlatego, że argumenty są znane, przecież ona słucha, co ja mówię, prawda? Więc ma wybór. Pytanie jeszcze od widzów. Czy lubił pan sobie czasami zajerać trawkę? Nie. Raz próbowałem, nie działa to na mnie. Podobnie jak nikotyna na mnie nie działa. Czyli papierosów pan nie pali? Jestem bardzo odporny. Alkohol na mnie słabo działa również. Miałem kiedyś taki przypadek, bardzo zabawny.
O TVN kiedyś jeszcze zapraszała lata temu chyba z 15. Ale to już raczej pana nie zapraszają teraz. Nie, ja od 5 lat ani razu nie widziałem. Nie byłem w TVN-ie. Otóż chciała pokazać o szkodliwości alkoholu u kierowców. Więc to na lotnisku na wymowie było to. I musiałem jechać samochodem, rozpędzić się do 50 na godzinę i podjechać możliwie blisko do takiego chochoła osłomionego. No i tam podjechałem, odległość tam zmierzono. Po czym musiałem wypić 2 butelki wina i pół butelki likieru, panienkę, która ze mną piła, ale oczywiście nierówno, bo to ja miałem pić. No i potem miałem zrobić to samo. No i zatrzymałem się jeszcze bardziej precyzyjnie przed tym chochołem. No to kazano mi zrobić jeszcze raz się zatrzymałem precyzyjnie przed tym chochołem. No to okazało mi się rozpędzić do 60 na godzinę i tym razem lekko trąciłem i to pokazano jako potworne skutki. Potworne skutki alkoholu. Otóż, proszę Państwa, oczywiście, że nadmiar alkoholu szkodzi i to zaburza prowadzenie. I to nie wolno sobie ryzykować życiem innych ludzi i swoim. Natomiast kieliszek wina raczej wspomaga. Na przykład był przypadek, gdzie dwuboistów norweskich zdyskwalifikowano, że przed startem wypili po kieliszku koniaku. No to znaczy, że koniak pomaga, wzmaga refleks, prawda? Koncentrację. Także alkohol w małych ilościach nie szkodzi. Natomiast oczywiście jak ktoś tak już pije, że mu się tam, prawda, nie potrafi trafić palcem w palec, to niestety nie wolno siadać za kółko, no bo to jest próba zabójstwa. No i, a podwyższyłby pan próg dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi? Zawsze było 0,8-1. Dla kobiet trochę niższy, bo kobiety na alkoholu, każdy wie, kto upija kobietę w celach wiadomych, prawda? Kobiety mają niższy próg, bo są lżejsze, prawda, i tak dalej. No, natomiast ciekawe rozwiązanie jest w Australii, gdzie jak człowiek się urżnie, to może prowadzić. Ale 30 na godzinę. Tak, 30 na godzinę i chyba jakieś poboczem światło awaryjne, prawda? Należy założyć, że przy tej prędkości nikogo tam raczej nie uszkodzi. Mhm. Mi się zdarzyło kiedyś była taka lekka mgła, wracałem wieczorem, byłem koło Grójca, tam są bogaci sadownicy i patrzę, takie czerwone światełka widzę u góry, co się dzieje. Podjeżdżam, a to samochód wpadł do rowu, mordo w dół. W górę świecą jego czerwone światła. No, a obok w rowie leży kierowca, kompletnie obzyngolony i mówi, świetnie, żeś pan przyjechał. Wyciągnij pan ten samochód, bo muszę pojechać na poprawiny siostrzeńca. Więc zabrałem mu kluczyki, wrzuciłem w rów 2 metry dalej. Przy tym stanie upojenia na pewno ich tam nie znalazł. Wytrzeźwiał i pojechałem dalej. Oczywiście no, musiałem go wyciągać. No, to już był w stanie takim, że on prowadził ten samochód, prawda? No tak. I mógł kogoś zabić. Także podam, absolutnie człowiek powinien kontrolować siebie i jeżeli człowiek ma tylko wątpliwości, to już nie jedź. To znaczy, że już może być źle. Prawda? Jak nie masz wątpliwości, że jesteś tego, to okej. No oczywiście to się człowiek naraża, prawda, na ten. Ale powtarzam, nie bądźmy, nie przesadzajmy z tym, tak samo jak ze wszystkim, prawda? Nie przesadzajmy z tą szkodliwością. Nawet mówiąc, ogromną większość wypadków popełniają kierowcy trzeźwi. No, zdecydowaną większość, na pewno. A mam jeszcze pytanko w takim razie. Mówił pan, że ma mocną głowę bardzo. To ile trzeba, żeby pana upić? No nie wiem, ja bardzo mało piję, no bo tam 2 butelki wina potrafię wypić i jestem. Ale sam czy z kimś? Sam, okay. Już nie poluję samochodu. Mm. Zapewniam pana. Kiedyś się zdarzyło, że byłem na imieninach mojej cioci świętej pamięci i ciocia bardzo lubiła ten wiśniówkę i inne rzeczy. No. Całe towarzystwo piło wódkę, ale dla mnie ciocia zostawiła 2 butelki wina. No i wypiłem sam te 2 butelki wina. No a potem musiałem jakoś wrócić do domu i musiałem żonę i jeszcze 2 psiapsiłki cioci rozwieźć do domów. Jako kierowca. No i wsiadłem w ten samochód, przejechałem 10 metrów i policja stoi, ale nieszczęście chciało, że dokumenty zostawiłem w teczce, którą zamknąłem w bagażniku. Pod oknem policji
musiałem się przejść, otworzyć bagażnik, wyciągnąć z niego dokumenty, wręczyć policjant, wziąć bagażnik, usiąść. Policjant spojrzał na mnie i powiedział, czy pan przypadkiem nie pił wódki? Nie, odpowiedziałem zdecydowanie. Nawet piwka. Piwka nie tykam, powiedziałem z oburzeniem, zgodnie z prawdą. No tak, tylko wino. I puścili mnie, także. Przynajmniej szczerość popłaca. Szczerość popłaca. Wiele kontrowersji było między innymi po pana wystąpieniu u Tomasza Lisa, wtedy z tym niepełnosprawnym żużlowcem, była Karolina Korwin-Piotrkowska. Która kłamała, że nie jest prawdą, że jak kobieta ma prysz, to stara się z domu nie wychodzić, co jest oczywistą nieprawdą. Ona może wychodzić, ale zrobi wszystko, żeby go zatuszować, no, żeby jego nie było widać i tak dalej. Mhm. A ona powiedziała, No tak, rzeczywiście, pamiętam tę wypowiedź. Jakie jest pana stanowisko wobec niepełnosprawnych? Czy paraolimpiady powinny być teraz? Nie mam żadnego stanowiska wobec żadnych inwalidów. Poza tym, że używam słowa inwalida, a nie niepełnosprawny, bo jest za długie. Mhm. Przypominam, że mamy w Warszawie plac inwalidów. Miejsce pochodków jest dla inwalid. Mamy Stowarzyszenie Inwalidów Wojennych, a nie Niepełnosprawnych Wojennych. Po polsku się mówi inwalida, a nie niepełnosprawny. Mhm. No nie mam żadnego stosunku, bo po prostu ja nie uznaję czegoś takiego jak inwalida. Jest człowiek, oczywiście, który no, widzimy, że tam nie jest tego, no i tam jak już to jest już zbyt duże upośledzenie, to wtedy mówimy inwalida, prawda? To nie ma żadnej kategorii prawnej. Nie jest kategoria prawna. Natomiast w Polsce zrobiono z tego kategorię prawną. Jak ktoś ma tam obcięte tyle palców, to nie jest inwalida. Jak ma tyle, to już jest inwalida. Prawda? Mm-hmm. W wyniku czego ponoszą się różne nieprzyzwoite zupełnie spory o to, komu się należy coś tam. Ten inwalida zaczyna się starać. Wie pan, jakie ja mam nieszczęście? Ja założyłem Fundację Inwalidowego Kształcenia, która miała pomagać dzieciom, które są fizycznie niesprawne, a mają zdolne umysłowo, mogą być mistrzami szachów, brydża, bo jak człowiek jest zdolny, to powinien grać w szachy, w brydża, a nie biegać, wyścigać wózka przez płotki, prawda? Otóż i nie mogę znaleźć ludzi, bo dzieciom się to nie opłaca. Jakbym zaczął zarabiać, to by nie dostawał dotacji. I to się nie opłaca tym dzieciakom. Otóż jestem przeciwny takim kategoriom. Nawiasem mówiąc, te olimpiady. Nawiasem mówiąc, wie pan, kto pierwszy w Europie Nowożytnej zrobił olimpiadę dla inwalidów? Grecy? Nie, Adolf Hitler. A Adolf Hitler. Adolf Hitler zrobił olimpiadę dla inwalidów wojennych, a przedtem był cesarz Kaligula, który zrobił dla inwalidów, dla lektorów, wypędzał dla pośmiewiska. Otóż te olimpiady, to są po prostu, te paraolimpiady, to są dość żałosne imprezy, których przecież no, nikt nie chce oglądać. Przecież jak ja powiedziałem, że tego nie należy pokazywać w telewizji, to wszyscy mnie obserwowali i wszystkie telewizje powiedziały, że one będą pokazywać. Była następna paraolimpiada, nikt jej nie pokazywał. Mhm. Facet, prawda, o jednej nocy skacze przez wywyż, prawda. To jest imponujące oczywiście. Jest to imponujące, no ale przepraszam. Celem sportu jest, a to jest bardzo fajne, że się to zorganizują, się ścigają. Widziałem, u pana Lisa pokazywali, jak dwie drużyny... Amfutbol, tak? Bez nóg. Bez jednej nogi, prawda? I oni walczą. To jest bardzo fajne, że się grają, tylko to niekoniecznie trzeba to pokazywać, prawda? Mhm. To jest zupełnie co innego. Kalectwem się nie należy chwalić. No, bo jeżeli zaczniemy się chwalić kalectwem, to ludzie mniej się boją zostać kalekami. Dochodzi do sytuacji, kiedy ludzie sami amputują coś tam, żeby dostać jakąś grupę inwalidztwa albo coś. Mówi pan, że aż takie sytuacje też są? Tak, są, oczywiście są. No to nie jest nic nowego. Proszę pana, przecież jak tylko wprowadzono w armii austriackiej, że zwalniają z armii ludzi, którzy stracą dwa palce u ręki, natychmiast pojawiły się... Cieli sobie ludzie. Sami sobie cieli siekierą, prawda, ciach i już nie idzie do armii. To jest... No proszę. To jest oczywiste. Najlepszy dowcip to była paraolimpiada w Australii chyba była. Tam jedna z grup, bo to takie grupy są, prawda, jedna ma obcięte nogę dotąd, tych kategorii jest tam setka. Jedna kategoria to jest dla debilów, czyli dla ludzi upośledzonych umysłowo. No właśnie, a wszyscy nadinterpretowali to i myśleli, że pan obraża tych ludzi, a pan po prostu nie, mówi językiem, debil to jest normalnie w podejściu psychologii. Tak samo jak idiota również, prawda? Tak, idiota, debil, imbecyl, są wszystko tak. Kategorie, kretyn, najcięższa sytuacja. No i tam były ten i wygrała drużyna z Hiszpanii.
Po czym po dwóch latach wyszło na jaw, że oni nie są samostatnymi, oni po prostu udawali idiotów i dostali te złote medale i coś tam. Odebrano im te medale, robiąc im dodatkową reklamę. No tak. Przecież to jest, nie wiem, czy pan wie, na przykład, że w wyścigach na wózkach, to akurat jest dobra konkurencja. Nie rozumiem, dlaczego tego nie ma na olimpiadzie, gdzie inwalidzi na wózkach byli się ścigać z ludźmi, którzy nie są inwalidami, też na wózkach. To jest konkurencja. Sprawność jest taka sama, prawda? Mam ręce tutaj. Która mogłaby być na normalnej olimpiadzie. Tylko wie pan, co oni robią? Oni sobie, i to jest sprawdzane, bo to jest doping, oni sobie łamią palce u nóg. Bo wtedy organizm dostaje sygnał, że coś jest groźnego, organizm dostaje adrenaliny, a oni tego nie czują, bo mają przecież nogi ubezwłasnowolnione, obezwładnione. I te komisje sprawdzają, czy oni mają połamanych palców. I sobie łamią palce, to jest zakazany doping. Także... No tak, adrenalina wjeżdża i więcej jest mocy, tak? Tak. Także wie pan, to jest no, wie pan, no, z drugiej strony, no, są zawsze tam zawody niepełnosprawne. Przecież zawody dla kobiet to są zawody dla niepełnosprawnych. Gdyby kobieta była pełnosprawnym sportowcem, to by nie było zawodu dla kobiet, tylko startowałaby razem z mężczyznami, prawda? Dla juniorów to są dla niepełnosprawnych. Junior jest niepełnosprawny. Młodzik jest niepełnosprawny. Senior jest niepełnosprawny, prawda? Także są zawody dla niepełnosprawnych, tak czy owak. Tylko jednak nie cieszą się aż taką popularnością, jak zawody dla pełnosprawnych. Także powtarzam jeszcze raz, no nie można, nie róbmy sztucznych kategorii, natomiast takie zawody, jak ktoś chce sfinansować, prawda, to można sfinansować. I na pewno jest bardzo wielu filantropów, którzy uważają, że jest bardzo fajnie, jak sobie tam chłopaki bez jednej nogi, prawda, czy coś tam pojeżdżą na wózkę, czy sobie pograją. Ale jeżeli chodzi o biznes, no to nie będzie z tego biznesu, prawda? No nie ma z tego biznesu, po prostu to próbował ten Turner, znaczy ten mąż tej Tiny Turner, on jest właścicielem CNN-u. Jak była paraolimpiada gdzieś tam, to on się upadł i postanowił ją całą pokazać. Po trzech dniach musiał to wyłączyć, bo bankrutowała mu stacja. Nikt tego nie chciał oglądać po prostu. Znaczy nikt. Od tego jest internet. Jak ktoś chce oglądać, to robimy to w internecie. I kto chce, to sobie włącza i sobie ogląda. Dlaczego to robić, prawda, w telewizji wielkonakładowej? No i tyle. Nawiasem mówiąc, nie widziałem, żeby ludzie to masowo oglądali, prawda? Nie ma się sam z dużym trudem można znaleźć no, te paraolimpiady. Dlaczego? Bo dlaczego to się nie pokazuje? Bo one są naprawdę dojrzałosne. Bo naprawdę dojrzało się nie wygląda i to jest w pewnym sensie naśmiewanie się z tych kalek. Prawda? Że ktoś okaleczony, prawda, to właśnie z tego powodu Kaligula był uważany za okrutnego, że właśnie wygonił tych gladiatorów na arenę, właśnie kaleki. Także to jeszcze raz mówię, to jest bardzo fajne, że oni chcą się prawda, tutaj rozwijać tego fizycznie i tak dalej, ale moim zdaniem byłoby lepiej, żeby grali w bliżej. Ale nie jest tak, że taki inwalida, który zdobywa jakieś sukcesy na tej paraolimpiadzie, jednak pokrzepia tych innych inwalidów? No świetnie. No. Dlaczego to pokrzepia? No pokazuje, że można coś zrobić ze swoim życiem, że osiągać sukcesy, jakoś się realizować. Jeżeli to jest fajnie, to rzeczywiście nie ma nic przeciwko temu. Inwalidzy mogą w internecie to wszystko oglądać i się pokrzepiać. Naprawdę jestem liberałem. I nawiasem mówiąc, rozmawiałem z takim chłopcem na wózku, inwalidą, i on mówi... Dlaczego pan nie chce, żeby państwo finansowało paraolimpiady, a olimpiadę? Nie, ja również chcę, żeby nie finansowało olimpiad normalnych. Dlaczego? W Ameryce, jak się robi olimpiadę, to państwo tego nie finansuje. No to jest masa sponsorów i masa tego sponsorów, to... prawda, telewizję płacą i tak dalej. I koniec. Natomiast u nas, dlaczego państwo ma finansować? Dlaczego ktoś, kto nie ogląda piłki nożnej, ma finansować budowę stadionu narodowego, prawda, albo finansować transmisję Mistrzostw Świata Piłce Nożnej. No, nie ma najmniejszego powodu, żeby tego dopłacać. Powinni finansować ci, którzy chcą to oglądać. Natomiast u nas jest tu demokracja i ponieważ większość jest za piłką nożną, to reszta ma do tego dopłacić również. A powiedział pan jeszcze wcześniej o tym, że te sporty kobiet, że kobiety są też niepełnosprawne w sporcie? No, tak. Chodziło o to, że na przykład piłka nożna kobiet no, nie ma w ogóle popularności. O to panu chodziło, tak? Czy... No one są niepełnosprawne, są po prostu mniej sprawne niż mężczyzna. Aha, okay. O to tylko chodzi. Nawiasem mówiąc, przecież kula dla kobiet jest znacznie lżejsza, prawda? Piłka dla kobiet też jest lżejsza. Też chyba grają. Dysk dla kobiet jest znacznie lżejszy. No, to tak prawidłowo, no, gdyby wykazać kobietom rzucać takim dyskiem jak mężczyźni, to by sobie
powyrywały te mięśnie, czy ścięgna. Także oczywiście tego być nie może. To muszą być osobne kategorie. Ale to nie tylko mamy tutaj. Tak, to co można powiedzieć o niepełnosprawności w pewnym sensie, że robimy zawody samochodowe dla silników do 1200, prawda? Mm-hmm. No to jest też niepełnosprawny, bo porządny silnik to ma 7 litrów i on nam pokazuje, prawda? I to jest pełnosprawny silnik. W boksie kategorię, prawda? Zawodnik z wagi muszy jest niepełnosprawny, no bo jakby stanął z takim mistrzem wszechwag, no to by wytrzymał dwie rundy uciekania przed tamtym, prawda? No tak, czyli taką pełnosprawnością jest tylko ten mistrz, a reszta do niego dąży i ma tą dozę niepełnosprawności. Kategoria open. Na przykład w brylu i w szachach panuje zasada, że są zawody dla kobiet, ale kobietom wolno grać w zawodach open. I one niektóre grają. Na przykład Nonna Gapindaszwili odmawiała gry z kobietami. Uważała, że kobiety są... Ona gra tylko z mężczyznami, co jest pogardą dla kobiet oczywiście. No, tak samo ta... Edyta Polgar. Natomiast, nie wiem, Wiera Męcik. Mhm. Były takie okresy, gdzie w pierwszej setce była jedna kobieta. Były takie okresy w historii szachu. Teraz jest Chinka, jest Hou, pani Hou jest w pierwszej setce, tylko jedna w setce jest. I powtarzam, to oczywiście wolno grać w open. Tak samo była jedna kategoria w szybownictwo, gdzie kobiety rywalizowały z mężczyznami, bo są lżejsze. I wygrywały, czy nie? Potrafiły wygrywać, dlatego, bo one są lżejsze. Jak nie ma handicapu, jeżeli się nie dociąża szybowca, żeby waga szybownika była taka sama, to one mają przewagę, bo są lżejsze. No tak. Ostatnie pytanie, panie Januszu. Łucznicy podobno mają bardzo dobre wyniki. W ucznicy podobno też. Nie, a to nie jestem pewien, nie jestem pewien, ale chyba mają porównywalne z mężczyznami. Aha, czyli jednak porównywalne, nie lepsze. Średnio nie są lepsze. Proszę to sprawdzić. Ja, nie, nie pamiętam, ja mam dane, jakieś mi interesowałem, że jest 40 lat, nie wiem, jak jest teraz. Czy nie denerwuje pana, że zazwyczaj jak pan przychodzi właśnie do jakiejś telewizji czy gdzieś, to większość dziennikarzy już jest zrażona, no już próbuje pana jakoś deklasować, już mówi z góry, próbuje pana ośmieszać. Rusza to pana w ogóle, czy już pan ma to gdzieś? To jest na całym świecie. Pamiętam, że 30 chyba lat temu robiono ankietę wśród dziennikarzy nowojorskich i 80 chyba procent powiedziało, że są lewicowcami, 7, że są prawicowi, reszta tam była, powiedziała, że neutralna. Oni się tego nawet nie wstydzili, że to jest lewicko lewicy. I oni oczywiście, takich ludzi jak ja, którzy jeszcze są bardzo groźny, bo ja logicznie zwalczam to wszystko na zimno, ja tam się nie oburzam, nie wrzeszczę tam o spisku, tam czegoś takiego, tylko logicznie pokazuję, dlaczego tak się dzieje i oni mnie nienawidzą. Bo ja im zaburzam, mają dysonans poznawczy. Wiadomo, że prawicowiec to powinien być jakiś zwariowany kark, prawda, albo coś takiego. A pan logicznie strzela. A tutaj wychodzi człowiek i po kolei obala ich wykazuje nonsens, sprzeczność ich poglądów. I oni wtedy jeszcze bardziej burzą się. Nie, głupieją na ogół. Na ogół głupieją zupełnie. Pamiętam kiedyś, miałem taką dyskusję w radio, przy czym moja oponentka była tam w Poznaniu, byłem w Warszawie. Dyskusja. Nagle jakiegoś argumentu użyłem, ona zamilkła na pół minuty, to jest bardzo dużo w radio. Bo wy w buszkach macie taki argument. Inny przykład, to miałem dyskusję z panem. O Jezus Maria, doktor, ekonomista, jeszcze w ogóle nie jest doktorem tak naprawdę, nie Becker, Bender, o Jezus Maria, nieistotne, taki zawodowy lewicowiec, taki starszy już w tej chwili pokolenia, pierwsze pokolenie Solidarności i była dyskusja na temat tych podatków i facet twierdził, zgodnie z prawdą, że większość podatków to płacą nie bogaci, tylko biedni. Bo bogaci się wymigują od podatków, a biedni to jak głupi, prawda, te podatki płacą i to jest prawda. No tak, bo spółki gdzieś na Cyprze i tak dalej. I to jest prawda. Płacą biedni, bo głupi. Czemuś biedny, bądź głupi, czemuś głupi, bądź biedny, prawda? Płacą. No i dobrze. Po czym była przerwa tam na reklamy. Pamiętam, była dyskusja o edukacji. I pan doktor oświadczył, że edukacja musi być oczywiście nie prywatna, tylko musi opłacana z podatków.
tak, mówię, czyli chce pan, żeby to biedni płacili. I facet zdębiał kompletnie. No tak. No tak, no bo jeżeli z podatku, a większy płacą biedni, to znaczy, że chce, żeby biedni płacili. No tak. I to jest prawda. To jest prawda. Bo kto idzie na przykład na studia? Na studia idą zawsze dzieci z rodzin zamożnych. Jak dziecko jest dość zamożne, to pójdzie na zawsze. Zdolne, niezdolne, tatuś załatwi, prawda, pójdzie. Dziecko z rodziny biednej idzie na studia tylko wtedy, jak jest zdolne. No bo jak jest niezdolne, to musi ktoś te kamienie musi układać, prawda, tym szewcem być i tak dalej. Ktoś musi utrzymać rodzinę. No. Czyli to dziecko z rodziny biednej idzie do pracy i płaci podatki na dziecka z rodziny średnio zamożniejszej. Które ma za darmo edukację z tych podatków. Które ma za darmo edukację z tych podatków, prawda? Czyli jest dokładnie odwrotnie. Pieniądze idą od biednych do bogatych, a nie od bogatych do biednych. Mimo że nasz rząd stara się, żeby było odwrotnie, to bo, i tak... Bo to jest, bo socjaliści są durni i tego nawet nie zauważają. Dla nich za trudno. No rzeczywiście, ja sobie teraz to uświadomiłem dzięki panu. No, że próbuję, żeby było inaczej, a jest... Jak jest? Bo jeżeli rząd cokolwiek robi, to ogólna reguła jest, że wynik jest dokładnie odwrotny. Nie sprawdza się to. Nie sprawdza się to. Dlaczego jest odwrotnie niż rząd chce? Dlatego, że społeczeństwo jest żywym organizmem, jest homeostatą, jak mówią cybernetycy. Homeostat ma to do siebie, że jak jest w jakimś położeniu, to stara się w tym położeniu być. I, no bo tu jest jego nisza ekologiczna. Jeżeli my pchniemy homeostat w jedną stronę, to co on robi? Odruchowo stara się wrócić do swojego położenia i czasami jeszcze przylatuje w drugą stronę. No tak. I takie są skutki, jak rząd próbuje coś zmienić. Prawda? Niestety historia jest pełna nieudanych pomysłów. Najbardziej spektakularnym był pomysł australijski, gdzie chcieli tam zwalczyć jakąś plagę i ściągnęli króliki. Które to króliki całkowicie wyżarły całą Australię. bo to był pomysł na coś tam. Nawiasem mówiąc, heroina przecież była wymyślona po to, żeby zwalczyć nauk kokainy. No i a efekt znowu odwrotny. Tak? Oczywiście odwrotny. No tak. A kokainy pan próbował kiedyś? Nie. Nie, w ogóle... Nie korciło pana? Nie. No. Po co ja mam, rozumuję trzeźwo, nie potrzebuję, a co to, że mam stracić przytomność, że mam być odloty? Dlaczego mam być odloty? Nie mam ochoty mieć odlotów. Ja po prostu nie widzę potrzeby czegoś takiego. Ja żyję w tym świecie realnym, czuję się w nim dobrze. I po co mam żyć w jakimś świecie tam sztucznym, tworzonym przez chemię? Nie widzę. Co jest dziwne, zwolennicy naturalnego środowiska zażywają często narkotyki, co jest trochę dziwne, no bo to nie jest naturalne środowisko, prawda, z kupą koki, prawda, tam w mózgu. Także. Ale to już inne. No tak. Ja tylko chcę przypomnieć, co chcą. Ja tylko chcę przypomnieć o tym pierwszym prawie socjocybernetyki, że jeżeli żywy organizm pchniemy w jedną stronę, tak jak osioł, prawda, to on odruchowo chce wrócić na swoją niszę. A potem ta amplituda jeszcze może być większa. A czasami przechodzi na drugą stronę, bo to są takie wahania, prawda, wraca na swoje miejsce. Także wiele reform żeśmy robili i wszystkie kończyły się tym, że wszystko wracało na swoje miejsce. Dziękujemy bardzo. Rekordowy odcinek, myślę, ponad 2 godziny. Zleciało bardzo szybko.